Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, mam 41 poziom, co nie zmienia faktu, że miałem kilka dni przerwy od Overwatcha, teraz sobie wracam, trochę pogrywam, chociaż wy w nagraniach raczej tego nie odczujecie, chociaż w związku z zbliżającym się Intel Extreme Masters mogę nie wyrobić, no ale trudno, tak to bywa od czasu do czasu. Overwatch traktuje trochę jak taką niezobowiązującą serię. Dzisiaj zaczniemy sobie openingiem, ale zanim przejdę do niego, to kilka rzeczy związanych ze statystykami. Grywam ostatnio postaciami, których nie znam tak dobrze i moje wyniki zdecydowanie się pogorszyły. No ale trzeba. Prosicie mnie, żebym pokazywał różne postacie, będę próbował. Ale wyobraźcie sobie, że strasznie ciężko mi się gra, ponieważ kiedy człowiek staje przeciwko graczom, którzy wybiorą sobie jedną, dwie postacie do wymasterowania, to naprawdę ostro nimi cisną. Kiedy ja muszę wybierać kilkanaście i grać nimi, no to czasu nie starcza, żeby grać na ich poziomie. I czasami obrywam straszne bęcki, ale staram się jak mogę, będę wam dzisiaj pokazywał nowe postacie. I zobaczymy, znaczy nowe, nie takie, którymi grałem często. Ale wróćmy sobie do łupów, ponieważ to was najpewniej bardzo interesuje. Mogę tutaj zostać, ewentualnie w narożniku, bo ktoś mi zgłaszał, że tam moje miny w trakcie otwierania mogą być ciekawe na swój sposób, więc okej, okay, niech tak będzie. O, mam skrzynkę, ale skórkę, ale trafił mi się duplikat, więc dostanę 50 koron, czy tam kredytów, jak zwał, tak zwał. Już następny, o Jezusie, drogi. Serio, same białe? Co to ma być? Takiego pecha to chyba jeszcze nie miałem, co? U, a czyje to? Wszyscy bohaterowie. Soulstone Graffiti. O, to możemy dla Torbjorna sobie wziąć. Legenda, moi drodzy. Nie no, naprawdę? 620, no to będzie można kupić sobie coś fajnego. Dobrze, użyjmy, no, czyli trzeba by pograć trochę żołnierzem, żeby móc to zobaczyć w akcji. Tu jest duplikat, czyli pieniędzy mi teraz zaczyna przybywać powoli. Błysnęło na złoto, wydawało mi się. Kolejny duplikat, kolejne pieniądze. Ajajaj. To już jest skórka Zari. Miałem zieloną, ale ta mi się bardziej podoba. Okej, ostatnia skrzynka, trzymajcie kciuki. Niebiesko. Co my tu mamy? Zwycięstka poza Zeniaty. Niech tak będzie. Zwycięstka poza, która mi się po... 695. Wstecz. Zatem możemy sobie zakupić jakieś fajne rzeczy. Łaski mam wszystkie skiny. Fara też mam to, co lubię. Bastiona bardzo lubię. Więc wypadałoby kupić jakąś skórę. Matryca obronna. Myślę, że ten jest spoko. I użyjmy. Jeszcze możemy sobie kupić jedną taką z tych lepszych. Wypadałoby kupić dla Lucia, bo ja często nim grywam. Ale wiem, że wy jesteście zmęczeni Luciem mocno, bo grywam nim bardzo często. Jakie tutaj mamy możliwości? Żniwiarz, łaska, Zeniata. Co by to wybrać? Reinhardt. O, to jest piękne. I to jest piękne. Ale mi najbardziej podoba się ten. Pozłacany nie jest taki dobry, zatem odblokujmy i użyjmy. Co ten Thorbjorn ma tu w plecaku? Cholera, jakieś tryby. I tu młotek z tyłu. Ba, dajcie gość. Taka fabryka, to mi się podoba. Dziękuję. Podoba mu się fabryka, no ba. Napastnicy przybędą za 30 sekund. Ups. 30 sekund? Się zagadałem, zapatrzyłem na Thorbjorna. Pytanie, czy zdążę? Śmierć. Weź właśnie miejsce, chyba zdąż. Jestem gotowy. Znasz ten kawał? Jeśli tak, to mi przerwij. Spodziewamy się tam. 5,
4, 3, ja to 2, zostawię 1. Tutaj. Nadchodzą napastnicy. Broń celu A. Ups. Demet. Jedyczka rozstawiona. Bo składane. Idealnie. Poza cudeńko. Ach, tutaj. Tu jest fajowska. Ale uciekałem. Mam jakiegoś healera w ogóle w tym. Licho by cię porwało, no. Niechże go ktoś zabije. Te kurde pułapki mogłyby lecieć trochę dalej, te... Koncentrować obronę w tym punkcie. Niedźwiedzie łapy. O, tak? Myślicie, że przetrwają? Mam nadzieję, że tak, kurde, ja tak powoli biegam. Tym złomiarzem, że to się w głowie nie mieści. Esencja piękna, przelana w śmierć o nocny metal. No i blos. Ono i ono. Wzmocnić obronę. Musimy odeprzeć teleporter aktywny. Możemy szybko dotrzeć na miejsce. No fa... No musiał mieć ulta, no bo jak, żeby inaczej, no. Nie mogłem się ustawić tam, bo on już czekał. Dobra, spoko. Cel utracony. Trzeba będzie bronić celu B. Cel B. Anzo, do usług. Teraz wziął i wpadł w pułapkę. Sidła, sidełka, sidełeczka. Zapraszam po pancerz! No, ładnie jest. Zdejmy smok. Stać, ani kroku dalej. Sprawiedliwość! Uwaga, leci! Seria. Dobra, dobra. Kurde, uratowałem sprawę. Ale i tak przeszli przez dwa punkty. Się dobrze ta opona przydała teraz. Wszyscy tam byli, kurde. Mam wobec ciebie poważny plan. O, tu będzie najlepiej. Dalej się nie da. Tą farę trzeba by... Idealnie! Dobrze. Najważniejsze, żeby fary unikać. Bomba z dedykacją! Pancerz do wzięcia! Uwaga, leci! Bitwa jeszcze się nie skończyła. Ogień pogotowności! Dobra, dobra, no weźcie, brońcie. No, nie wierzę. Ach, Jezus Maria. O, rany boskie. Jak można było tylko nie wybronić? To jest najlepsze zagranie meczu. Tak proste do obrony. Sprawiedliwość prosto z chmur!
nie dać. Se da, a co? No pokażcie medale, bo pewnie też dostałem tonę. Taka drużyna, nie? To nie było moje wybitne granie. Czy gra tak dobrze, jak drużyna przeciwna pozwala, nie? One shot, one kill. Napastnicy przybędą za 30 sekund. Trzech widzący. Siemanko! No niech przybywają. Powinniśmy sobie jakoś dać radę. Kłaniam się. Tam jest Fara. A tam widzę, nikt się nie szykuje na wejście. Ewentualnie, jeśli ktoś... 4, 3, 2, 1. Nadchodzą napastnicy. Widzę. Zatrzymam ładunek. Wow! Wszyscy walą z każdej strony. Nie ma jak uciec w ogóle przed nimi. Jezus Maria! Czy ja w ogóle uczestniczyłem w jakiejś akcji obrony, czy coś? Tam, gdzie ja byłem, tam byli przeciwnicy. Nasi zostali na punkcie, to mnie tak pogonili, cholera. Na kij z nimi, no niech gonią, ale... Chyba ktoś tu nie lubi wdow. Takie mam wrażenie. No teraz pchają. Trochę źle wbiegłem, ale to nie szkodzi. Pójdziemy sobie tędy. No szlak! Patrz pod nogi. No ja pierdziu. No, no nie jakaś masakra, no nie mam się gdzie ustawić, ale spokojnie. No jest tylko początek. Kurde. Ładunek osiągnął taki... punkt kontrolny. I jakoś tak fatalnie zawsze podbiegam, że ktoś tam się na mnie czai. Czy ta Dewa, zresztą ja się wcale nie dziwię. Grając z Dewą też poluje na wdowy i na tych Hanzo. Bo ich się zabija całkiem przyjemnie. Nikt się przede mną nie ukryje. No masz ci los, no. Bitwa jeszcze się nie skończyła. Kurde, podniosła smugę. Ale jazda! Ten, co mu wybiło południe, to nie za bardzo... Zwarta. No, nie za bardzo ma jak ten... strzelać do kogo? Nie miał. Wdowa melduje gotowość. Szczypie, prawda? Podkręćmy basy! Dobra, jasno. Tu smuga! Nie wiem. Znerwcie to! Ładunek osiągnął punkt kontrolny. Wszystkie układy sprawne. Okej. Co tu się dzieje niedobrego? Widzę was. Też za szybko biegają. Wybiło południe. Patrz pod nogi. Wleźli mi w pułapkę. Nikt się przede mną nie ukryje. Powtórka z rozrywki. A, to nasza. Kurde, no.
Ale trochę ich tu przytrzymałem, ale nie za długo. Nie mam za bardzo okazji się ustawić snajperem. Cały czas mnie gdzieś tu kontrują. Łajdaki przybrzydłe. Salavi. No, trudno się mówi. Ups. Myślę, że mądrzej bym zrobił, gdybym uciekał. Wybiło południe. No ja pier... Zaciąłem się na tym, na jakimś silniku. Bitwa jeszcze się nie skończyła. Głupio zrobiłem, bo on odpalił heala sobie. Salavi. I przez to trochę nas cisnął. Dobra, czy znajdę w końcu taką pozycję? Tutaj będzie się można bronić. Gdzie mi śmignęła ta łotrzyca? Okej. Widzę was! Odkręcamy głośność! Znerwcie to! Aha! Nie ma tak lekko. Smuga nie smuga. Damy radę. O, miałam randkę ze śmiercią. Salavi. A, tu już się nie mogą przewinąć. Nikt się przede mną nie ukryje. Oj. Coś tam. Mocne brzmienie! Podkręćmy basy! Wybiło południe. A panu? Rozpoczynam ostrzał! Elegancko. Nie mam wielkiego udziału w tych zabiciach, bo tu zawsze ktoś dobija. Nie za często mogę używać snajperki. Bitwa jeszcze się nie skończyła. Jeszcze ci mało? Seria zabity. Mogłabym tak choćby do jutra. Nikt się przede mną nie ukryje. Teraz jesteśmy kwita. Co tu się dzieje? Gadam z tobą, dziewczyno. Ups. Przejdziemy sobie tu. Okej. Okay. Pocisnęli ich ja tutaj. Nikt się przede mną nie ukryje. Widzę was! Zostało 30. Ach, shit! Co mnie, kurde, ten... Co mnie skłoniło do tej akcji niepotrzebnej? Strasznie mi się słabo tą budową strzela w tej rundzie. Bardzo są ofensywni nasi przeciwnicy. Zostało 10 sekund. Zdaje, że przepchnął tutaj.
ładunek osiągnął punkt kontroli. Ogień po gotowości! Shit. Patrz pod nogi. Kurde. No, szlak by trafił. Z każdej strony, niestety. No, dobra walka do tej pory, ale tu wbiję na ten punkt i pchają tak dosyć bezpiecznie. Nasi też się cofnęli, no może to i dobrze. Ja miałam randkę ze śmiercią. No nie mogę, kurde. Moja super zdolność jeszcze się ładuje. Szczypie. Zostało 60 sekund. Pocałunek wdowy. Dobra. Bitwa jeszcze się nie skończyła. Nic się przede mną nie ukrywa. Mocne zmienie! Zostało 30 sekund. Zaraz skończy się ten czas. To podarunek ode mnie. Ach, shit. O nie, dobrze. Są na tym. Widzę, pierdziele. Co to było, za ile to było akcji w tej grze? To jeszcze nie koniec walki. Oj. Bitwa jeszcze się nie skończyła. No kurde, zabij go. No nie. Szlak by trafił. Ale się kurde wybronili. Jakbym celniej strzelał na końcu, no nie mogłem nic trafić. Niech to lichobory. Ta łaska ich podniosła. I ten Reinhardt też zagrał dobrze, co? Shit. Czy zdenerwowany, kurde. Nasi byli za blisko. Siebie rozjechał. Dajmy farze. Po fatalnym początku dał mnie najgorszy środek, miałem, ale... Ta końcówka, cholera. Przegraliśmy drużynowo, nie? Świetna robota. Grałbym Bastionem, to byśmy wygrali, to. Jestem prawie pewny.